Hej, siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale. Na samym początku przypominam o zostawianiu łapek w górę, subskrybowaniu kanału, kliknijcie również w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. Słuchajcie, przyszedł czas na podsumowanie zbiorów ziemniaków, dokładnie 20 hektarów. Trochę mi to zajęło, powiem tak, bo tak jak patrzyłem na live, to myślę, że około 10 godzin spędziliśmy na samych live'ach na zbieraniu tych ziemniaków. No słuchajcie, tego było całkiem sporo, jakby nie było. Obszar numer 8, numer 20, 13 i 14 połączone. Naprawdę roboty było całkiem dużo. Tutaj na 20 teraz mam wapnowanie jeszcze, bo przegapiłem. Na 13, 14 też było wymagane, więc już jest zrobione. Teraz pracownik tutaj obsiewa kukurydzę. No i następne wyzwanie, o którym przypominam, to jest 20 hektarów kiszonki. Aczkolwiek tutaj zasady się trochę zmieniają, bo nie chcę już tej kiszonki robić jakimiś małymi maszynami, tylko po prostu ogarniemy sobie już taki konkretny sprzęt na takie konkretne gospodarstwo. No nie oszukujmy się, że 20 hektarów kiszonki to akurat też może być całkiem ciężki temat. Później będziemy mieli jakąś pszenicę, tylko że już później chcę sobie troszeczkę inaczej to zorganizować tak naprawdę, bo jakby wam to powiedzieć, pszenica będzie też na dużych maszynach. Ale to może wszystko w swoim czasie. Także podsumowując, ile ja mam tych ziemniaków? No tak naprawdę, pewnie już z samego tytułu domyślacie się, że jest ich całkiem sporo. Bo tak naprawdę, podliczając całą ilość ziemniaków, jaką mam, no to wychodzi około 1 600 000, z tego co mi się wydaje. Tak zaokrąglając mniej więcej. Ja bym podejrzewał, że tak około 10 tysięcy tych ziemniaków się zmarnowało, bo gdzieś tam jakieś małe takie kawałeczki mi pozostawały, no to wiadomo, że tego akurat już nie zbierałem. Cena ziemniaków nie jest jakaś zarąbista, że tak powiem, jeżeli o to chodzi, bo była wyższa. Teraz tak, mógłbym je umyć i sprzedać o sporo pieniędzy więcej. Sprawdzałem, jak to działa. Tak naprawdę samo mycie tych ziemniaków, powiem tak, pochłonęłoby mi naprawdę kilka godzin, tak sądzę, serio. Więc no tutaj z tego mycia ziemniaków niestety zrezygnujemy. Może właśnie gdybym wywalał ziemniaki na pryzmę, chociaż ta pryzma też, to też miałoby troszeczkę takie swoje, wiecie, kontrowersje, bo wywalanie ziemniaków na pryzmę no i myjkę do tych ziemniaków mógłbym postawić i tak tylko w jednym miejscu, tutaj jest Global Company. No i czy to się tak opłaci? Potrzebuję całkiem sporo wody, nie wiem. Kurczę, no trzeba było sprawdzić jeszcze może, czy pompa wodna, tą, którą używam sobie do zwierząt na gospodarstwie z Seasons. W sumie swoją drogą, nie wiem dlaczego ja tutaj tej pompy wodnej jeszcze nie postawiłem. Nie wiem, czy w ogóle ja mam tutaj odpaloną tą pompę. I powiem, jeżeli mam być szczery, to tak naprawdę za cholerę nie wiem, no widzicie, tutaj nie mam pompy, czy to jest tylko na Felsbrunie ta pompa wodna? Cholera wie, nie mam pojęcia. Z jakiej modyfikacji mam tą pompę wodną, czajcie to w ogóle? To jest masakra jakaś. Dobra, sprzedajemy sobie te ziemniaki. Ziemniaki mam w trzech silosach, z tego co pamiętam. Zaraz, bo przejechałem właśnie te wagony, to też. Zawsze jak wchodzę do pociągu, po zapisie i restarcie gry, to zawsze jest przerzucone na ostatni wagon. Dobra, lecimy. Szybki wyładunek. To nie zmienia faktu, że i tak sporo pieniędzy za to będziemy mieli. No, tylko nie wiem, czy to się opłaciło, czy nie lepiej byłoby zrobić, nie wiem, dwa czy trzy razy zbiory, kurczę, soi i mielibyśmy jeszcze więcej tych pieniędzy. No ale słuchajcie, jak się podjąłem, tak trzeba to zrobić. Mógłbym też w sumie poczekać może, aż ta cena za te ziemniaki będzie trochę większa, ale bez przesady. Też jakoś nie stoję zarąbiście z pieniędzmi, a będę potrzebował też inne maszyny do pracy na gospodarstwie, chociażby do zbioru tej kiszonki, tak? Więc no tutaj bym chciał zainwestować, może nie do końca kupię wszystkie maszyny. Silos Combine pewnie wypożyczę, bo jak teraz zbiorę tyle kiszonki, to nie wiem, jak często teraz będę zbierał tą kiszonkę, więc ciężko jest powiedzieć. Poza tym kiszonkę mogę zrobić też z trawy, więc no tutaj mam taki jeszcze mały dylemat, jestem lekko rozerwany, no bo tak naprawdę
postawię silos, no i ten silos będę i tak musiał sprzedać, no najprawdopodobniej, bo ja nie będę korzystał raczej z silosu tak, w taki sposób, tylko będę chciał właśnie zrobić sobie tą kiszonkę w balotach. Mieć to mniej więcej na tej samej zasadzie później, co na seasons. No ale tutaj na wyzwanie akurat postawię sobie silos, bo tej kiszonki podejrzewam, że będzie też całkiem dużo, więc mi się wydaje osobiście, że lepiej zainwestować w silos. Także jeżeli macie jakieś pomysły na zorganizowanie tego w jakiś konkretny sposób, bo później oczywiście biogazowni, tak. Chciałbym to sprzedawać w biogazowni, aczkolwiek zastanawiam się nad biogazownią z modyfikacji Seasons, z Global Company, tylko że ja tutaj nie widzę, że mam pobraną tą modyfikację. Chyba mam pobraną, ale nie mam tutaj dodanej, więc chciałbym postawić swoją biogazownię, nie korzystać z tej wbudowanej w grę. O, dobra, ostatni wagon, lecimy. Kilka razy trzeba tu będzie obrócić, no niestety, no jak widzicie, pieniądz przybywa całkiem nieźle, chociaż, no ja mówię, chyba w tym czasie zdążylibyśmy zrobić żniwa soi kilka razy tak naprawdę, czy tam rzepaku i mielibyśmy, mi się wydaje, że jeden obszar z ziemniakami jakby był, to już byśmy dawno mieli ziemniaki, buraki ogarnięte, powiedzmy, nie wiem, słonecznik albo soję na oleiste dla świń i do tego jeszcze pewnie mielibyśmy no pszenicę, no tak naprawdę, no full opcje. Lecę sobie teraz tylko do tego silosu w górnej części mapy, bo tam jeszcze trochę ziemniaków było, nie jest pełny, ale tam jeszcze trochę zostało tego towaru, także trzeba tam sobie pojechać. No i resztę już mam na gospodarstwie. Jeszcze jedna bardzo ważna informacja, oczywiście wszystkich ziemniaków nie sprzedaję. 300 tysięcy, czyli to, które mam tutaj, to jest taki poboczny silos, który sobie postawiłem, to zostaje. I teraz mała sprawa jest taka, że najprawdopodobniej jak sprzedam te wszystkie ziemniaki, no to ziemniaki z tamtego silosu przeładuję do tego swojego silosu, bo no nie sądziłem, że do takiego normalnego silosu można władować ziemniaki. Trochę słabe, ale no trudno, no skoro dało radę, no to mi to akurat na rękę. I będę chciał po prostu te ziemniaki przeładować do tego normalnego silosu, żeby po prostu zaoszczędzić miejsce na gospodarstwie. I właśnie w sumie może tam gdzieś będzie miejsce akurat na biogazownię. Jak postawimy sobie biogazownię, to nie wiem, czy po prostu częściej też gdzieś ta kiszonka nie będzie wlatywała na gospo. Zobaczymy. No, ładujemy. Nie wyhamowałem, no. Ale ładuje się do pierwszego. Ładuje się do pierwszego, więc mały tip. Możecie, nie wiem, wysypuje się niby do ostatniego na przykład, ale będzie się zapełniał pierwszy wagon. I tak dobrze na tym wychodzę. Jak na razie. 300 tysięcy za jeden pociąg. Tych pociągów będzie około 3 do sprzedaży, więc jakieś 900 tysięcy powinienem, myślę, gdzieś tam wyłapać. Ja bym bardzo chciał mieć tyle pieniążków, bo chcę, w planach mam zakup kilku maszyn. W sumie może małą wymianę na gospodarstwie, bo właśnie przez to, że tych ziemniaków było tak dużo, ja nawet nie patrzyłem, kiedy to zaczynaliśmy, bo strasznie w cholerę mi zablokowało to całą rozgrywkę. Dlatego też, no mówię, będę chciał zrobić to na takiej zasadzie, żeby teraz przycisnąć tą kukurydzę naprawdę szybko. Pszenica, tak jak pszenica, no też mogę zbierać dużymi maszynami, więc ja podejrzewam, że do pszenicy to kupimy sobie może jeszcze jakiś kombajn dodatkowo, bo wtedy tych pól będę miał tak naprawdę dużo. No i pewnie jak już będę miał bardzo dużo tych pól, to sobie zrobię to na takiej zasadzie, że ustawię sobie po prostu powolny wzrost. Ale się rozpędziłem, słuchajcie. Zostawiłem 30 tysięcy, ja myślałem, że to trochę więcej do tych wagonów wchodzi. Dobra, jestem z powrotem na gospodarstwie, po tamte ziemniaczki się wróciłem, nam 30 tysięcy zostało. No i w sumie to z drugiej strony można by było nawet nazwać ten odcinek, słuchajcie. Nie wiem. Train Simulator, bo będziemy głównie jeździć tutaj pociągiem przez cały odcinek, no ale no, tak to miało wyglądać. Miałem podsumować, sprzedać wszystkie ziemniaki, więc tak też to zrobimy. Następny wagon już. Myślałem, że tutaj skoro wyświetla się jeszcze znaczek R,
Boże, jeszcze trochę możemy. Ale okazuje się, że nie. W sumie myślałem o trzech wagonach, ale coś tak. A, dobra, bo ja mam jeszcze w jednym miejscu te ziemniaki, także spokojnie. Jeszcze jest tego towaru trochę. Niech się sypie. No i właśnie, widzicie. Stawić pracownika samego, chociażby na chwilę. Tutaj mamy sadzenie, sianie, sadzenie w sumie, kukurydzy. No i tutaj ten paseczek taki i tak zostanie, bo tam nawet wapna nie zrobiłem chyba. I dobra, jedź sobie. Władek, Maniek, nie wiem, Maniek niech będzie dzisiaj sobie jeździł. Ej, co ty świrujesz w ogóle, gościu? Czasami naprawdę nim jeszcze coś tak odwala, że to jest masakra. Dobra, teraz chyba dojedzie do końca. Gdzie jest mój pociąg? O, tutaj mamy już... A ten dlaczego tu nie rozsiewa wapna? Nie wiem, znowu się popsuł. Wiem, trochę późno jak na wapno. No ale co zrobić? Tu jeszcze trochę mamy. Na tym drugim silosie mam po prostu pełno, bo... Właśnie z tego silosu tutaj, z zachodniego silosu kolejowego, po prostu to wszystko sobie przewiozłem, dlatego też nie musiałem wywozić na pryzmę. Taki mały trik sobie zrobiłem, słuchajcie. I wywiozłem sobie z silosu tutaj stąd na tamten silos, no i właśnie z tego względu nie musiałem wywalać tutaj na pryzmę. No co było dla mnie o wiele lepszym rozwiązaniem, bo później zbieranie tego i przewożenie tak naprawdę z końca gospodarstwa tutaj do silosu z powrotem, no nie wyglądało jakoś dosyć optymistycznie. Dobra, tu już chyba mamy pusto. Dobra, ziemniaki, nie ma ziemniaków. Tam jeszcze to dosłownie trochę, no i zostanie nam jeszcze jeden silos całkowicie do wyładowania, także no zobaczymy. 800 tysięcy! Powiem szczerze, mnie będzie satysfakcjonowało. No i patrząc po cenie ziemniaków nawet, no bo w sumie na to powinienem spojrzeć na samym początku. No po cenie ziemniaków wyjdzie nam, powinno wyjść trochę więcej, bo jak sprzedalibyśmy... Nie no, bo w sumie nie sprzedaję wszystkiego, więc dobra. 600 za tonę, no to no... 1 000 000 ton to będzie jakieś 600 tysięcy, do tego dorzucimy sobie jakieś... 300... No to jakieś 180 tysięcy powinno, mniej więcej, no zaokrąglić, 180, no jakieś 780 tysięcy za ziemniaki powinienem dostać. Uj. Dobra. To ja akurat to już mówiłem wielokrotnie, że na przemasowie jest na takiej zasadzie zrobione. Po prostu ten pociąg tak naprawdę jest takim naszym głównym środkiem transportu, bo tutaj, w tym miejscu, na stacji kolejowej, nie jesteśmy w żaden sposób w stanie sprzedać tego bez pociągu. No tutaj mamy też tartak, więc nie wiem jak to wygląda, słuchajcie, w momencie jak sobie wytnę drzewo, czy ja muszę to wszystko wpierdzielić na pociąg? To jest pytanie, nie? Bo jeżeli faktycznie musiałbym to drzewo wpierdzielić na pociąg, no to... To nie jest to zbyt optymistyczna wizja, przynajmniej dla mnie, bo... Co do drewna, no to... No... Kurde, trochę słabo by to było. A chyba nie jesteśmy w stanie tam wjechać w inny sposób. Chociaż jeszcze to sobie sprawdzę. Gdzieś tam kawałek jakiś tam... Kroki wytnę i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także no tutaj... Trzeba to sprawdzić. Chyba, że ktoś z was gra na przemasowie i wiecie jak to działa, to weźcie mi napiszcie, czy da radę tutaj właśnie sprzedać to drewno bez pomocy pociągu. Bo mamy tutaj tartak, a nie, dobra. Słuchajcie, tartak jest z tamtej strony i tam możemy sprzedawać normalnie też drewno, ale możemy też to drewno, widzę, właśnie tutaj pociągiem przywozić, o, chociażby tutaj. Dobra, wysypujemy. Lecimy kolejny pociąg tutaj. Opróżnimy i jeszcze zostanie tam chyba coś koło 350 tysięcy
litrów, także nie jest źle. Pieniążki rosną na koncie. No tak jak mówiłem, no jakaś tam zmiana z maszynami będzie na pewno. W małe i średnie ciągniki już raczej nie chciałbym inwestować. No tutaj oczywiście perełka klas Xerion, ale w nowym dodatku wyjdzie też ten fajny John Deere, więc no tutaj jestem też troszeczkę taki rozdarty, że tak powiem, bo no chciałbym i ten ciągnik i ciężko jest tutaj ocenić. Na pewno jeden będę chciał taki większy ciągnik do ubijania tej kiszonki, chociażby właśnie w dużym silosie, bo myślę, że średni czy też mały silos nie miałby w ogóle sensu na tyle kukurydzy, na tyle kiszonki, ile ja chcę zrobić. Także na pewno będzie to Xerion albo ten nowy John Deere. Tylko czy... Bo nie zwróciłem uwagi, ile ten nowy klas tutaj kosztuje. 337 tysięcy. Jak mu dorzucimy trochę kunia? O, no to 400 tysięcy, to nie jest źle. 530 koni tylko ma? Czyli 700 tutaj? O kurde. Jestem zawiedziony. Serio? No, powinien mieć troszeczkę więcej. Przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat. Fajne jest to, że sobie na koniec jeszcze sprawdzimy w statystykach, ile pieniędzy za te ziemniaki dostałem w sumie. Dobra, słuchajcie, pora na ostateczne podsumowanie, czyli ile zarobiłem na tych ziemniakach. No tutaj chyba ewidentnie widać, ile zarobiłem. Suma 748 tysięcy euro. Tyle zarobiliśmy tutaj? Nie, przychód ze zbiorów. Przychód ze zbiorów. A no bo w sumie może gdzieś tam, wiecie, nawóz, wapno, to wszystko się jakoś tam przełożyło na to i... I stąd też po prostu ta różnica w cenie, ale całkiem spora różnica, no jakby nie było. Dobra, no to myślę, że nie jest aż tak źle, kurczę, ale no mi się wydaje, że na przykład na takiej soi rzepaku można by było o wiele więcej zarobić. Ja zawsze powtarzam, że najlepsze jest po prostu do zarabiania soja bądź też rzepak. O, to właśnie bardzo dobrze, że go zablokował, bo inaczej to by mi zaczął ogarniać powrotem pole gamoni. Nie wiem czemu chciał to zrobić. Dobra, pora sobie sprzęt odprowadzić na gospodarstwo. Chyba będzie trzeba powolutku zacząć też myć ten sprzęt. Umyję sobie wszystko, oczywiście ustawię tak jak powinno być ustawione. Czy na razie od razu nie będę zabierał tych ziemniaków z tej wiaty, na to jeszcze mamy trochę czasu. Pieniążki niedługo trzeba będzie oczywiście wydać, także pewnie taki odcinek też wleci na kanał. Jak będę trwonił majątek za ziemniaki. Ziemniaki oczywiście, tutaj powiem tylko, że odmiana była bardzo dobra. Klienci sobie chwalą, także taki mały żarcik na koniec. Jeżeli odcinek wam się podobał, no to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie też kanał, kliknijcie w dzwoneczek, napiszcie, co wy sądzicie o takich wyzwaniach w stylu, nie wiem, 20 hektarów ziemniaków, buraków, czy też nie wiem, topoli energetycznej. Czy wy byście się tego w ogóle podjęli, mając świadomość tego, że no jak widzicie tutaj jest to dosyć czasochłonne tak naprawdę. Za daleko ten ciągnik stoi, żeby naprawić też. Ja już to naprawiałem raz, bo ciągnik zaczął mi jeździć 4 km na godzinę tak naprawdę, więc wiecie, aż tak bardzo zużyte nie będzie ten sprzęt. Ale dobra, w tym odcinku to już wszystko, trzymajcie się. Hey, hey!